Siemanko, mam tutaj takie pytanie, bo tak niektórzy mówią, że tyle metrów potrafią robić w ciągu jednego dnia. Też robiłem w paru firmach. Różne były, jak się mówi, doświadczenia. I tak, w większości firm, tak jak ściany, były traktowane, powiedzmy, tu mamy długość około 3,5 metra plus 2 klatka plus pół, czyli 4,25 i salon, tak? I w moim przypadku wszystkie narożniki są ustawione od tamtego słupa do tych drzwi, do końca tych drzwi, czyli to jest jedna płaszczyzna ściany. No oczywiście czasowo nie będę mówił, ile to schodzi. Z kolei ten słup tutaj jest zgrany cały z górą, płaszczyzna wypionowana. Robiłem w pewnej firmie, nie będę mówił jakiej. To tak, ściana dla tynkarza liczyła się odtąd dotąd, potem tutaj ten metr, to jest kolejna część ściany, odtąd dotąd kolejna, no i wiadomo, tu po narożnikach, tak? Tamta ściana, dokładnie filar, czy tam słup, jak tak zwał, to jest odrębny temat. Więc aby zgrać to wszystko, oczywiście schodzi, tak? To samo tyczy się tutaj takiej ściany. W tym przypadku myślałem, że uda się, ale się nie udało, bo ten filar jest za dużo wysunięty względem tego helsa i tego. Czyli chciałem, aby ościeżnica tego okna i tego zgrała się idealnie, ale niestety się nie uda, więc w tym przypadku od tego narożnika do tego to jest jedna płaszczyzna ściany, tak? Z kolei tutaj mamy HS-a i od tego narożnika do tamtego narożnika to jest cała płaszczyzna ściany. To jest jednolita, tak? Plus minus tam kurczę, powiedzmy, może wyjdzie ze 2-3 mm, nie więcej. Dużo osób robi tak, że tak jak mówię, ta ściana to jest oddzielna ściana. Filar jest oddzielny i tamto jest oddzielne, tak? No my staramy się tego unikać. Wydaje mi się, że na pewno jest dużo lepiej przy układaniu paneli czy tam płytek dla wykonawcy. Nikt się nie przejmuje tym, czy tynkarz będzie miał łatwo, czy nie. Z kolei tutaj mamy kuchnię. No jest ogólnie, kuchnia jest mała. Jak widać, jest sklejony jeden narożnik. Robimy tamtą ścianę, potem robimy tą, już jest ustawiony kąt. Dalej, względem tej ściany, będzie wyprowadzony kąt na tej ścianie. No i potem wiadomo, tutaj narożnik. Więc jeżeli chcemy dbać o te szczegóły jakieś, no to trzeba poświęcić czasu na przygotowanie. Tutaj też mamy taką sytuację, jest to łazienka, a dokładnie dwie oddzielne łazienki. W tym miejscu